No, dzień dobry panie Krzysztofie. Zdjęliśmy te katalizatory i rzeczywiście są zabite. Wręcz po prostu tam nie mają prawa spaliny przepływać. I powiem panu tak, co ja proponuję i od razu powiem jak to wygląda. Używane katalizatory są po 1000 zł za sztukę, są tutaj dwa, ale ich nie ma w ogóle na rynku. To jest pierwsza sprawa. Nowy zamiennik kosztuje 1700 zł sztuka. Zadzwoniłem przed chwilą do swojego kolegi z Pruszkowa, który regeneruje takie rzeczy i mam mu to zawieść. On to rozetnie i zobaczy, co może najtaniej zrobić. Opowiem tak. Ostatnia sprawa jest taka, że ten kolega mi tych katalizatorów nie zrobi do soboty, ale Kamil bardzo chętnie pożyczy panu swój samochód. Jest w automacie. Aha, ale wie mniej więcej, kiedy będzie mógł zrobić. Ja będę go przyciskał tak, żeby mi to na poniedziałek zrobił. Ale wiem, że pan potrzebuje samochód i tutaj właśnie tak z Kamilem porozmawialiśmy i Kamil jutro przyjedzie swoim samochodem i jakby pan chciał, to może pan pożyczyć i nie ma problemu. To jest też BMW. No dobrze, no to byłoby dobrze, bo bez samochodu to nie dam rady, cholera. No właśnie, no ja wiem o tym, dlatego tak mi właśnie, a nie chciałbym na szybko tego wszystkiego robić, nie? No a kiedy on będzie taki? No to ja z nim już porozmawiam. Powiedziałem, że dla kogo one są i tak dalej, także zobaczymy. No. Czyli to jeszcze mi pan powie, kiedy on mi ten samochód będzie mógł pożyczyć, tak? Tak, a samochód pożyczyć to pan jutro może już przyjechać. Kamil rano przyjedzie tym samochodem, bo on sobie w garażu stoi u Kamila. Jutro nie, bo jutro mam od 6 zdjęcia, to ewentualnie w sobotę tylko. No to się w sobotę umówimy w takim razie. Zdzwonimy się. Czyli co? Dobrze, to ja w takim razie w sobotę rano do pana dzwonię, żeby się umówić dokładnie co i jak. Tak jest. Dobrze zrozumiałem? Tak jest, dokładnie. No. To świetnie. Dobra, to w kontakcie. Dziękuję panie Adamie bardzo. Dziękuję. Dzwonię w sobotę rano. Dobra, dziękuję bardzo. To dziękuję bardzo, dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Do widzenia. No i co, mamy sobotę i zgodnie z umową jedziemy do warsztatu przekazać samochód panu Krzysztofowi. I słuchajcie, mam do was bardzo gorącą prośbę. Jesteśmy w poszukiwaniu modelu E39, takiego większego, ja nie wiem jaka to jest skala. W każdym razie nie można nigdzie kupić nowego w sklepie, a pan Krzysztof potrzebuje, żeby zrobić prezent poprzedniemu właścicielowi swojej E39. Także jakbyście gdzieś wiedzieli, słyszeli lub ktoś miał na sprzedaż, bardzo chętnie kupimy. Do tego jeszcze bardzo ważna informacja. E39 musi być w takim samym kolorze jak pana Krzysztofa, bądź w podobnym. Może też być w M-pakiecie. To jest ten samochód. O, to ten, co ja mam. Tak, to jest ten. No, no dobra, tak. Panie Adamie, dobra. Naprawdę się odwdzięczę. Otwieram warsztat, pokażę też panu tą pokrywę, bo pokrywę już wymieniliśmy. O. Dzwonił do mnie wczoraj kolega w sprawie tych katalizatorów, postara się je zrobić na poniedziałek, wtorek. I zrobi fajne wkłady, takie na poniedziałek, ja i tak będę mógł tylko we wtorek odebrać. To zobaczymy, bo ja albo też we czwartek. Ja też nie wiem, jak nam się uda poskładać ten samochód, ale damy radę. Także robimy to, co trzeba, resztę rzeczy po prostu na następny raz i już, żeby też nie obciążać plus wszystkiego. Przegląd, niech pan nie zapomni. Tak, ja wiem. Przegląd ten główny. Główny, ten techniczny. Techniczny, tak. No, dobra, dobra. Stąd ręczny tak i jest, te różne rzeczy. Te wszystkie rzeczy. Ja nawet patrzyłem w internecie, jaka to jest skala, ale teraz nie jestem w stanie powiedzieć. No, bo to jest no taki. Nie taki, tylko duży. No i żeby był podobny przynajmniej w kolorze do pana. Taki sam albo podobny, tak? Podobny kolor. No, także ja poprosiłem właśnie, pamiętajcie, poszukujemy. Dziękuję bardzo. No i już. No dobrze. Dobra, otwieram. Dobra. To jest ta pokrywa, którą zdjęliśmy. Pan zobaczy, jaka ona jest wygięta. Widzi pan? No tak. Ona jest pofalowana. Widzi pan? Zobaczy. No tak. I on, bo tu kolektor właśnie grzeje. Widzi pan, jak to grzeje? No, i ona się plastikowa. Tak, ona się deformuje po prostu i uszczelka nie przylega i wylatuje. To już mamy w ogóle wymienione. Pokażę. O. O, czyli pokrywa jest nowa,
z nową uszczelką, wszystko jest założone. Tak, to już jest wymienione. A kolektorów nie ma. Te kolektory pojechały i powiem panu, naprawdę zapchane. Jak jeździliśmy, zobaczyliśmy, no to zapchane katastrofa, no powiem tak. No. O gazie pan nie zapomni? Tak, nie zapomnę, na razie jest odłączony. Może ten trójkąt zrobimy. Coś się zużył? Ten, trójnik, to poprawimy, nie ma problemu, nie? Miska już jest zrobiona. A, urwała się śruba, która trzyma belkę, więc ja śrubę zamówiłem, jest nowa. Aha. Wykręciliśmy ją, także przy okazji co tam trzeba będzie. A, i tą skrzynię biegów też zrobiliśmy, ten wyciek. A, by był wyciek, tak, tak? No bo jak, no to wszystko musi być zrobione. No to już nie? Prawie... Tak, zostaną prawie hamulce, zrobione. Ale hamulce to będziemy robić jak pan je zużyje, no one jeszcze są. I ten, geometria. I geometria, tak, geometrię trzeba zrobić. I to wszystko, co przed przeglądem. Przed przeglądem, tak jest. A hamulce zostawimy na koniec. Zostawimy na koniec, bo to jest, to można, wie pan, ja to mogę w międzyczasie zrobić, nie musimy się na to umawiać. No tak. Zadzwoni pan, panie tak, Adamie, tak. Przyjeżdżam, robimy. A przewody, plastiki, te rzeczy, te wszystkie gumowe? To tam jest wszystko w dobrym stanie, te przewody hamulcowe z tyłu prawdopodobnie będą do wymiany, ale to jest, one są po 25 zł. To razem, aha. Także dobrze. To nie jest jakiś duży wydatek. Świetnie, nie? To bardzo dziękuję panie. Dobra, to ja życzę miłej jazdy, Kamila autem. Dobrze, a ja muszę wziąć z mojego samochodu. Tak, jakieś rzeczy i tyle. Dobra. To dziękuję. Ja już kluczyki przyniosę. Dobra, super. Dobra. To jesteśmy w kontakcie. Dobrze. Właśnie jadę po katalizatory do E39 pana Krzysztofa Kierszczowskiego. Także zobaczymy, jak to wszystko wygląda. I mam nadzieję, że wszystko będzie działało jak potrzeba. Właśnie dojechaliśmy do firmy Eltek, także idziemy zobaczyć, co z tymi katalizatorami. Cześć, witam. Co? Udało się zrobić, tak? Katalizatorki przygotowane. Do środka poszły dwa katalizatory sportowe 200 CPSi. Euro 4 bez problemu spełnią. Zamiast tych, z tymi coś się dziwnego stało. Katastrofa. Tak jakby je właściciel, nie wiem, potraktował cementem. Znaczy mi się wydaje, że może być po prostu problem z regulacją gazu. Tak, no też mi się tak wydawało, że źle wyregulowany gaz powodował... Bo one są stopione wręcz. Stopiony, ale jeszcze jakiś dziwny osad na nich jest, taki wskazujący, że coś było nie tak w mieszkanku. No dobra, to tyle. To idziemy się rozliczać i jedziemy. Dobra, to ja. Dobra. Właśnie otrzymałem informację od Sebastiana, że auto pana Krzysztofa jest gotowe na jazdę testową, więc jadę przejechać się, czy wszystko działa poprawnie. Później pojadę jeszcze na myjnię bezdotykową, żeby auto oddać w ładnym stanie. Jednak najpierw przyjechałem na myjnię bezdotykową, ponieważ nie chciałbym rozgrzanych tarcz potraktować zimną wodą, żeby później nie było problemów, że się powichrowały czy coś takiego. Auto umyję, przejedziemy się, jak będzie wszystko w porządku, odstawię jeszcze samochód do sąsiedniego warsztatu na ustawienie geometrii. Zakończona sukcesem. Tak naprawdę nie mam uwag, wszystko działa perfekcyjnie. Odstawiam teraz samochód właśnie do warsztatu zaprzyjaźnionego, który ustawi geometrię. I tyle, dzwonię do pana Krzysztofa i może przyjeżdżać odbierać samochód. To zabieram. Pan Krzysztof mówi, że nic ci nie pozmieniał. Nic. Super. Tak jak było. No, te światła zatankował trzeba... do pełna, a Kamil no, ma po prostu ustawione na zero i ma światła dzienne i trzeba na noc włączyć, a tak się jeździ na zero. Tak. No ja zapomniałem o tym mówić, no. Bo tu nie ma funkcji automatycznej po prostu. Tak, tak, trzeba gasić. Nie, się zapala razem z silnikiem i gasi razem z silnikiem. No. A to lepiej tak jest? Nie. Lepiej po prostu starszy ten. Starszy typ, nie? Starszy typ, dokładnie. I jak ogólnie się jechało? O, doskonale. Tak? Absolutnie. Nie za mało mocy?
No nie, bo w tamtym moim nie było tak dużo przecież. W zasadzie to nie odczułem różnicy. Aha. Bo tutaj chciałem raz przyspieszyć tak elegancko, no to nie dało rady. Po prostu płynnie bardzo jechałem. I to tak ma być chyba. Tak. No tak, tak. A teraz u mnie jak będzie zryw duży? No dużo lepiej będzie chodzić. Jedziemy zaraz na próbę. Tak, jedziemy zaraz na próbę, pan zobaczy. Dobra, a Kamil, ty się nie denerwowałeś? Nie. Ja pisałem tam ojcu pewnego tak, razu, widziałem, samochód zdrowy, wszystko, nic się nie tak, stało. Tak, przekazywałem. No dobrze. Dobra, panie Krzysiu, to jedziemy na próbę. Dobra, dobra. A czego nie zdążyliśmy zrobić? Wszystko jest zrobione. Wszystko z tej listy? To mogę od pana prosto jechać na tak, przegląd techniczny? Tak, prosto. Wsiądziemy, zaraz wszystko powiem. A, wszystko powiem. Dobry. Dzień dobry. To jedziemy, tak? Jedziemy, tak jest. Muszę sprawdzić, czy ja wszystko mam. Zaraz powiem wszystko. A kluczyki gdzie? Tu są. No to sobie zmniejszymy. Zaraz powiem wszystko dokładnie, co jest zrobione. Dobrze. Czyli tak, te katalizatory. Tak. Uszczelki pod katalizatory, czyli te aluminiowe później no tam pokażę. Tak. Być, tak. Ta pokrywa głowicy. Tak. Uszczelka pod miskę. Tak. Paski, bo były popękane. A, paski napędowe. Napędowe. Tak, rolki to... wszystkie są w porządku. Aha. Zmniejszymy tu sobie. Dobra. Olej w skrzyni biegów. Olej, no tak. Z filtrem i z uszczelką. I ten olej to był akurat ten czas, żeby to wymienić. Aha. Bo ten olej był. Nie był spalony, ale już było widać oznaki zużycia, nie? Aha, no dobrze. A filtry? A te filtry od klimatyzacji tak, robiliśmy tak, kiedyś? Tak, tak, były robione kiedyś. One są w porządku. Dobrze. Ja nie mam uwag. Olej w skrzyni biegów? O, tak. To muszę schować tutaj, uwaga. Tarcze hamulcowe? Tak. Musiałem, bo... Bardzo dobrze. Powiem tak, chciałem jeszcze, mówię, założę klocki, ale mówię nie, sam, powiem tak, sam siebie bym po prostu obraził, jakbym panu no zostawił dobrze, to, nie? No bardzo dobrze, bardzo. Klocki, czujnik, poduszki stabilizatora. Aha. Bo jak opuściliśmy całą belkę, to się okazało, że one mają duże luzy, więc to wymieniłem. Aha, bardzo dobrze. One stabilizują. To się w ogóle nie powinno trząść, nic. Teraz. Nie, właśnie się przejdziemy. Teraz nic się nie trzęsie. Ja mam wrażenie, że te drgania w czasie jazdy to też był problem z tarczami hamulcowymi, bo one miały bardzo duży rant. Aha. I przy dużej prędkości ten rant wpada w taki rezonans i ociera, nie? Ocierało. I dlatego, bo teraz jak się przejechałem, to ten. Z dodatkowych rzeczy, co zrobiliśmy, umyliśmy silnik. I od góry, i aha, od dołu. I nie będzie teraz takiego jest zapachu. Jest czyściutki, tak. Zapachu nie ma, ja już jeździłem, także dobrze, ten. Dobrze. Osłona silnika ma pan założoną ode mnie, od firmy. Którą? Tą pod silnik. A. Ta, co była wcześniej tam sztukowana. No tak. Znalazłem taką w ogóle z gąbką, która wygłusza pracę silnika, więc aha, cichutko będzie jeszcze do aha tego. Ręczny hamulec został wyregulowany. Urwana śruba od tego wózka to jest zrobiona. Od czego? Od belki, która trzyma całe zawieszenie właśnie, silnik. Nie mogłem sobie przypomnieć, bo mm-hmm mówił pan, że śrubka jakaś urwa. Ja nie mogłem sobie uświadomić teraz. I Paweł to podgrzał na gorąco i wykręcił ją. Włożyliśmy nową. Normalnie zamówiłem zaso. Z dodatkowych rzeczy to tak, przykryweczkę tam dałem nową. Tego nawet nie liczyłem. Od dospryskiwaczy. Aha. Tak, taki fajny dekielek, to później pokażę. Aha, aha. I tyle. I geometria jest zrobiona. Aha. Czyli tu było wszystko. I rzuca nim jak tak troszkę. Właśnie się przejedziemy. Bo ten samochód, jak ja nim, to jechałem na wybojach, to jak nowym samochodem. Tak. A mój to był taki, jak czułem, że tak wszystko jest luźne. Być może przez tę gumę stabilizatora. Się przejedziemy, kierownica teraz jest prosto i aha, tyle, jedziemy. A, i tutaj, bo ja... A, bo tu jest ta funkcja auto. Tak, ale pan nie musi. Nie muszę. Ale pan cofnie, bo mi mechanik mówił, żeby tego nie robić. Nie, zostawiamy tak. Tylko... A tak, dobrze, na światłach. Tak, na światłach. Dobrze. Bo u Kamila nie ma możliwości tego zrobienia, samo, dlatego że on ma starszą aha funkcję i dlatego tak jest. Nie? Aha, dobrze. Dobra, jedziemy. A skrzynia jest w dobrym stanie, bardzo tak? Dobrym. Tam nie było żadnych opiłków. Tak i olej teraz zmieniliśmy. Tak. W skrzyni tak i teraz za 90 000. Tak jest. Dobrze.
Nie było opiłków, nie było nie, nic, nie było opiłków, tylko było widać, że jest przepracowany, nie? Aha. I tyle. A olej to w skrzyni biegów? W silniku też wymieniliśmy. Tak, też. Bo jak filtry, wszystko. Tak, bo jak miskę zdjęliśmy, no to ten olej, już nie chciałem tego oleju z powrotem wlewać. No, no tak, no tak, tak, bardzo dobrze. I ten olej, a pamięta pan, że syczały te gaz? Tak, to też jest zrobione. I co to było za luźno skręcone? Nie, po prostu skręciliśmy to porządnie i tyle, nie, opaskami. O cholera. O cholera. Ale pan aż na czerwone. Mogę, bo do 6,5 tysiąca można. O, i hamulce proszę. No ale przy nowych tarczach nie powinno się nie, tak hamować. Ale nie, to było delikatne, to nie było mocne hamowanie. A, delikatne. Ja mam takie wyczucie, także spokojnie. A. I teraz, czyli nie powinno być takiego czegoś, że ja przyspieszam, zatrzymuję pedał, a on ciągle nie spada z obrotów. Tylko w te obroty się trzymają długo, tak? Tak, to już tak nie tak powinno być. Tak, i teraz zresztą zobaczmy. Jedziemy sobie pomalutku, nie? Tak. I teraz tak. No i tak. I troszeczkę sam. Te opony są głośne, ja je słyszę. Dobra, i teraz tak, tak. I teraz o, proszę. Bo pedał nie do końca był. Nie. Tylko trochę. Nie, trochę. I on teraz musi zmienić. Tak, aha, i sobie zmienia. Czyli dobrze zmienia. A, tak, o, no proszę. Tak, świetnie. O. I chodzi idealnie, prawda? Świetnie. I kierownica jest prosto, właśnie, o, tutaj skręciliśmy, o. I teraz jak chcemy przyspieszyć, proszę. O. Delikatnie, tak, właśnie. Doskonale. Bo nie chcę za bardzo tymi hamulcami trzastać, no tak. A co o amortyzatorach? W bardzo dobrym stanie są. One tak nie mają żadnych wycieków, żadnych, czy nie są zardzewiałe. Czy wyciek jest jedynym parametrem rozpoznawczym? W zasadzie tak, w BMW jak nie ma wycieku, to one są sprawne, no. Są olejowo-gazowe, więc jak tam po prostu nawet gaz puszcza, to znaczy się, że uszczelniacz już nie trzyma i również wylatuje olej, nie? Aha. Także tak to wygląda. O. Zresztą pan sobie teraz pojeździ, to zobaczy, nie? A, i tutaj na... Cholera, tak ja nawet nie myślałem, że tak można. A tędy i do Pruszkowa można pojechać. No, wiem, ja tędy czasem jeżdżę. Raz zabłądziłem i tędy przyjechałem. A, czyli zrobiliśmy dużo rzeczy. Tak. To był kamień na drodze i przeskoczyliśmy. O, proszę. I co, a silnik jak ładnie pracuje, co? No tak. Ja sobie przeanalizowałem to wszystko i ja wiem, dlaczego się tak z nimi stało. No. Po prostu... Gaz może? Regulacja gazu to po pierwsze, a po drugie to wie pan co, on przez to, że ten olej bierze... Tak. Prawdopodobnie to ten się olej tam się osadzało i to się przytopiło. Ale zobaczymy teraz po tej operacji, jak on będzie, czy ten olej będzie brał, bo niesprawność układu wydechowego też ma na to wpływ. Także trzeba będzie poobserwować, nie? To tak, wszystko. No dobrze. Ale co? Jest to ja z przyjemnością będę obserwował, a potem teraz... się podzielę z tymi obserwacjami z przyjemnością. No oczywiście, pana. Oczywiście. Nie, przywieziemy dobre ciasto. Tak jest. No nie mogłem teraz, bo go nie było. I teraz tak, po takim przyspieszaniu nic nie jedzie za nami, ja się zatrzymam. O, i proszę, zobaczmy jak silnik pracuje. Idealnie, no to... co? Ten silnik chyba tak nie pracował w ogóle, nie, od samego nie, początku. Nie, nie, nie. No idealnie jest tak. Świetnie. Paski, no to ważna rzecz. Tak, mieliśmy. Jeszcze raz sobie to na to wszystko spojrzymy. Doskonale. Także. O, i teraz ma pan idealnie kierownicę po tej zbieżności, nie? Tak. Bo ona wcześniej była ten. Tak. A jakby ktoś potrzebował z pańskich klientów, ja mam identyczną, razem z samochodem dostałem identyczną kierownicę. Ale taką nową, tak? Tak. A, no dobrze. Bo ta jest obszyta, no też jak nowa. No jest jak nowa, ja nawet jest tak zrobiona, że nie tak widać, że była obszyta. Tak, no to niech pan pamięta, że mam identyczną bardzo do ładnie tego samochodu i razem z, tak by ktoś coś chciał. Mhm. I nie, że sprzedawać, bo ja dostałem za darmo, no to nie mogę sprzedawać przecież. No tak. Przegląd... Za tydzień bym wpadł. Dobrze. Z ciastkiem. Dobrze. Tak? Pewnie.
A na przegląd można jechać śmiało tutaj ręcznie. No, pojadę w sobotę. Ręcznie tak samo, o zaraz, nie, bo to wcześniej. Bo wymagał on dużego do tyłu. O, i trzyma, nie? Bo tak sobie trzymał, bo tam sprawdziliśmy. Tak sobie trzymał. Tam sprawdziliśmy okładziny, to wszystko jest w porządku. Zrobiliśmy regulację i Sebastian jeszcze przesmarował ten mechanizm, który napina. A no nie? Właśnie. Bo on czasami jest tak, że jak się pociągnie, to on nie chce odbić, nie? I to no trzeba tak. Po prostu wyczyścić tak naprawdę i tam delikatnie przesmarować. A teraz jest ok. Tak. Ale Boga, panie Adamie, musimy o to dbać, bo ja muszę tym długo jeździć. Teoretycznie no tak. Do śmierci. No, statystycznie. Ale nie, ja obywatel żyje. Polak do 76 roku. Statystycznie. Tak, no to może już nie wiem. Dłużej, no. Nie, to dobrze. No, panie Krzysztofie, najważniejsze, żeby być cały czas aktywnym. To chyba jest takim motorem po prostu życia, tak mi się wydaje. No, bo pan zobaczy. No bezsprzecznie, no jak. Pan zobaczy Wisławskiego. On ma chyba 74 czy 75 lat. No to. A cały czas w rajdach jeździ jako. Jako przecież pilot. 75-letni Goldrider? Tak. I on normalnie jest, kurczę, taki... A to ja bym już nie mógł, bo już mi się czasami pieprzy to. I w ogóle, a w ogóle w Finlandii jest kierowca taki rajdowy, który ma też coś koło 70 lat i normalnie jeździ w mistrzostwach Finlandii. A na czym to polega, że Finowie są takimi dobrymi kierowcami? No bo oni rajdowymi oczywiście. Oni zimą jeżdżą przez las, po prostu... I od dziecka. Tak, oni od dziecka jeżdżą. No, a jak ktoś zimą się nauczy, to potem latem, że jest dużo łapać. Łatwiej, tak. Dlatego Schumacher na przykład był takim dobrym kierowcą, bo on, jego rodzice mieli tor kartingowy. O, światła nie wyłączone, zaraz. Czy to wyłączone, nie, to się świecą. On bardzo lubił jeździć na torze, gdy padał deszcz. I jak on się nauczył na tym mokrym torze jeździć, to później wszystkich tak. Dobra, panie Krzysztofie, czyli tak, to pan sobie schowa później do swojej tej, żebyśmy mieli, tu jest data, wszystko, tak, nie? Do garderoby. No tutaj, tak jak mówiłem, te katalizatory, na to jest gwarancja, później jeszcze panu pokażę. Pokrywa, uszczelki, paski, serwis skrzyni biegów. Cufnąć nie ma prawa. No nie teraz. Cufnęło nic. No nie cufnęło. Nic, no jest po prostu idealnie. Nie, tak, Sebastian jeszcze założy pokrywę, bo myśmy myli cały silnik i ja nie chciałem zakładać, żeby woda tam nie stała, dobrze. Żeby to odparowało, nie? Dobrze. Dobra, i teraz panie Krzysztofie, poprosimy jeszcze o ten samochodzik. Pan powie, co poszukujemy. No dobrze, poszukujemy, słuchajcie, poszukujemy modelu E39. E39 granatowy. Im większy, tym lepszy. Tak jest. Po prostu pan Krzysztof chce zrobić prezent, bo ten samochód jest prezentem Darczyńcy, pana po prostu. I już to trwa zbyt długo i miało być coś innego, ale nie wyszło. A teraz muszę taki samochód. No i super, i to mi się podoba. Także pamiętajcie, jak coś, to podpiszcie w komentarzach czy coś. I już. Dobra, panie Krzysztofie, to my idziemy do biura. Ja tylko po pudełeczko dobrze, do samochodu. Dobrze, dobrze. Dobra. Daj karteczki, już idę przyjąć. Pod maskę, z informacją, nie? A, ile przejechał? Tak, bo jak myliśmy silnik, to nie daliśmy tej karteczki, żeby jej nie zmyć. Dobrze. Także damy jeszcze karteczkę. No. I za 15 tysięcy przejechać, czy za 10? Za 10 pan przejedzie. Ja powiem tak, ja nawet nie kasowałem, to jest stara kartka. Ja nawet nie kasowałem tych zielonych lampek, bo ich jest jeszcze tam 4. No tak, albo 3. Pan i tak do nas przyjeżdża co jakiś czas, to zawsze sprawdzimy, nie? Ja już ci podaję ten. Tak, stan. Można kluczyk, panie Krzysztofie? Tam jest 300. 343-491. No, bo teraz już pan zacznie jeździć dużo znowu, tak? No tak, już to wszystko ruszyło. Jutro do Białegostoku, potem do Supraśla znowu i tak w tej sobie. No tak. Dobrze, ja powiem tak, bo odnośnie jeszcze tych katalizatorów, bo wcześniej były dziury, nie? Jak są dziury, to też jest zły skład mieszanki. I jak jest ubogo, to zawsze się wszystko grzeje.
i te katalizatory mogły się stopić, ale to już nie ma co się doszukiwać. Przebieg jest jaki jest, no. Ma pan to zrobione i jest święty spokój. Nie? I nawet może lepiej wyszło, bo na używanych częściach to wie pan jakby było. Nie? Płyn hamulcowy zmieniliśmy. Tak, też. Tak, wszystko jest, tak jest. No, powiem panu, jestem bardzo ciekaw. Po 13 przyjadę. No zobaczy pan sobie, jak się będzie. Nie, no na 100%, w ogóle nie ma takiego, że wszystkiego dobrego, przyjemności z jazdy. No tak jest. Tak jest. Bardzo zadowolony, ale po 13. Dobra, ja czekam na ciasto. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia.